Kancelarii Prezesa Polskiego Radia na dokument radiowy obradowało 28 października. Tak długo musieliśmy trzymać w tajemnicy nasz werdykt. W składzie Helena Ciemińska-Kowalik, Cezary Galek, Waldemar Modestowicz, Sławomir Rogowski, Agnieszka Walewicz, sekretarz, a ja miałam przyjemność przewodniczyć jako reprezentant pana prezesa. Jury z satysfakcją stwierdza wysoki poziom oraz różnorodność tematyczną nadesłanych prac. Do ścisłego finału przeszły dokumenty, czytam w kolejności zgłoszeń. Katarzyna Michalak, Złoty Chłopak, Polskie Radio Lublin. Agnieszka Czerkowska, Ostatni Cichociemny, Polskie Radio Białystok. Jolanta Rudnik, Wyspa Wolności, Polskie Radio Koszalin. Panie prezesie, a kto wygrał? I ostatecznie tę zaciętą rywalizację jury rozstrzygnęło w sposób następujący. Postanowiło przyznać nagrodę specjalną autorce dokumentu pod tytułem Wyspa Wolności za wnikliwe ukazanie ludzkich dramatów uciekinierów z PRL-u na Wyspę Wolności. A autorką tego reportażu jest pani redaktor Jolanta Rudnik z Polskiego Radia Koszalin. Niestety nie ma tu dzisiaj z nami Natomiast Grand Prix prezesa Polskiego Radia SA w wysokości 12 tysięcy złotych, co podkreślam z dumą, Katarzynie Michalak z Polskiego Radia za bardzo dobrze udokumentowaną i skonstruowaną radiową opowieść o człowieku, któremu udało się zrealizować wyprzedzające epokę marzenie o kinie świątyni sztuki. Proszę o wręczenie nagrody. Dokumentu.